Witam Państwa bardzo serdecznie, wchodzi Lady Micha, robi się niebezpiecznie. W dniu dzisiejszym profesjonalnie omówimy sobie to tutaj miejsce będące nowym eventem w grze. Mamy tutaj oczywiście nowe konie, sklepy tematyczne, zadania wprowadzające, miejsce do roleplayu oraz cudowną arenę. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Wow, cofnęliśmy się do średniowiecza, ja pierdziela. Witam Państwa, witam serdecznie. Ja jestem z przyszłości, tak tu się wydarzyło, że teleportnęło mnie troszeczkę 500 lat wstecz. Przed naszą erą normalnie, zaraz tu dinozaury wyskoczą i tak to się skończy. Ej, Beskidu! To stąd jest taki widok na ten most? Ja myślałam, że to będzie gdzie indziej. Aha, ej, to ja mam jakieś ten... Ja nie mam w ogóle, wiecie, lokalizacyjnej świadomości. Mi się wydaje, czy w średniowieczu nie było takich szczotek i łopat, tak tylko mówię, i snopów siana, bo jednak no nie mieli maszyn, żeby zwijać je w takie bele, tylko raczej były po prostu takie związane, nie wiem, sznurkiem czy czymś, więc minus SSO, bardzo mi... weterynarza to w ogóle kuźwa nie było. Także no, mamy tutaj czarnego Ardenka, wow! Ja pierdzielę, no kogoś powaliło, no. Hello! Ej, on jest wielki. Tylko, że nie jedne zwierzaki były duże, jak stały sobie luzem, a potem się okazywało, że ledwo za torbę wystają, jak je kupimy, więc zobaczymy. I w ogóle to mają śliczną półeczkę z jabłuszkami i szczotkami, wszystkim. O matko, a to jest sklep ze smokami. Ej, ale cute. Ja pierdzielę, ale fajnie, że... O Boże, możemy tu wchodzić! Ale spoko, możemy je stąd kupować. Ej, minus, bo jest dużo smoczków i ja nie wiem, którego wybrać. Ja nie chcę wiedzieć, ile one kosztują. Uwaga. Jak mogli nam to zrobić? Jak oni śmieli? Do cholery jasnej, no. Tak mnie podpuścić. Kuźwa mać. Szczerze, jak będą powyżej 400 starcoinsów, to ja ich nie kupię. Chyba, że jednego kupię. A reszty nie kupię, bo tak to się konia opłaca kupić, a nie smoka. No, tutaj mamy super drzewo, które jest poranione strzałami, także też minus. Tutaj mamy jakieś w ogóle dużo dekoracji, to skrzynki po prostu z jakimiś owocami. Nie no, uwielbiam, oni wszędzie muszą dać do sprzedaży jedzenie, nie? Przecież jest tyle sklepów z jedzeniem. No po cholerę, to ja nie rozumiem. A tu jest oczywiście fryzjer i tak nie będziemy mogli w to wejść, bo nie ma jeszcze fryzury. Oczywiście, że nie. I to będzie potem. Co za bezsens. Ale paleta, no palety średniowieczu na pewno nie wynaleziono. I oni to tak dali, wiecie, żeby tak podpuścić, że o, ale tu jest fajnie i tak dalej, ale nie damy wam wszystkiego. To trzeba poczekać. Wieszaków też raczej nie mieli. Reszta się tutaj widzę... No ale żeby kasa fiskalna była. Dobrze, tutaj mamy... Ej, ale to w cholerę drogie jest, ja pierdzielę. Ej, szanujmy się troszeczkę, moi drodzy. Kurde, widzicie, jakie to jest płaskie? To jest narysowane po prostu. Miałam nadzieję, że to będzie takie bardziej 3D, ten metal i tak dalej, no. Mam jedno pytanko tylko. Mam najważniejsze pytanko. Jak będzie noc? Jak będzie noc, to się dalej będzie świecić? Hello there. No jednak pomalowali sobie tam, gdzie mają być światła, tam mają być światła i wywalone. Oczywiście, że można, nikt im nie zabroni. Minus pół punkta. O, magazyn mamy, to na plusie, ale to już dawno wymyślili. Big Bonnie wzięła się tu z dupy i ona stwierdziła, że przenosi się do średniowiecza i ma esce generalnie. A wy czajcie, że my mogliśmy pomóc w przygotowywaniu tych wszystkich rzeczy, ale oni stwierdzili, że sami je dodadzą. I mamy zerowy wkład w powstanie tego święta. A mogliśmy tutaj stawiać namioty, tworzyć flagi, czy jak to się nazywa. Tak tylko mówię, tylko wspominam o takiej możliwości, że mogła taka zaistnieć, ale nie zaistniała. Kurwa, piła mechaniczna, no bo mnie popierdzieli zaraz. W średniowieczu niektórych rzeczy jeszcze nie było, tak mi się wydaje. No jednak z aparatem nikt nie latał, gazety raczej w formie listów były, no banany. Ja nie wiem, czy istniał eksport jakichś owoców przez morze wtedy, w tamtych czasach, nie mam pojęcia. Tutaj, jak mówiłam, mamy namioty z różnych
tych domów. W ogóle jeden zrobili taki pusty dla zbłędzonych rycerzy, bo to pewnie by był jakiś zielony, jak Slytherin, ale nie ma. Nie możemy się tu kłaść, nie możemy na to siadać, nie możemy nic robić. Zapewne jest tu bardzo dużo pająków, mrówek i innych dziwnych stworzeń, dlatego ja bym tu nie spała, świeczki w namiocie też. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tym bardziej mówię na książkach, naprawdę. Przeszkadzam wam w czymś? Tu dali namiot specjalnie dla Michasiek. To jest nasz namiot generalnie. On się nazywa Michasiowo. Zbudowałam go własnoręcznie. Tą oto ręką stawiałam ten namiot. Tutaj nawet widzicie, urwał się, zrąbałam. Ale zrobiłam łatkę. Dobrze? Żeby wam na pewno... Tutaj urwał się, tak? Zrobiłam wam łatkę, żeby wam nie przeciekał, jak będzie padać, więc naprawdę się postarałam. Tutaj macie takie ognisko nawet, żeby wam na pewno ciepło było. No, sztos. Nie ma lepszego namiotu, naprawdę. Dlatego zachęcam dołączyć do naszej rodziny, bo widzicie, jakie luksusy. Ja bym stąd nie wyszła, naprawdę. No, ale zobaczmy te podrzędne domy innych osób. No, co widzimy jakieś... Noś w sercu odwagę, to nie ma miejsca na słabość. A idź mi stąd, kurde, stoisz w stalkerze nad moim łóżkiem i jak mam tu niby zasnąć, co? I tak stoisz mi tu cały dzień? Wielki ochroniarz uwalony? Ja bym się tu nie czuła bezpiecznie z tą typiarką, mówię wam. Tutaj to zbudowałam namiot dla naszych koni. Tu będą stać wasze konie, a tutaj będzie dla nich taka stajenka, taka pomniejsza. O matku, jak on leży, jaki złocia! Mówiłam już, że lubię dzikie jorwiki. To jest najlepsza rasa na jorwik, jaka mogła zaistnieć. W ogóle powinni wprowadzić, że możemy mieć źrebaczki. Widzicie tego źrebaczka? No to... Cudowny źrebaczek. Oni tu nawet łóżka nie mają. No, nieźle. Czyli co? Nie polecam dołączać do tego domu generalnie. No, jest słabo. Słaby dom. Słaby, taki zagubiony. A ciebie nie miło, bo mi tu łazisz. I może jeszcze mojego konia wyjść. No oczywiście, że wyjdzie. Bardzo niemiło cię widzieć. A tutaj mamy Gryffindor, a kanarnie. Co mówisz? Masz jeszcze sporo do nauczenia. Aha. Tak, to nie jest czerwony. To definitywnie nie jest czerwony. Tu jest czerwony. To... Dlaczego ktoś dał czerwony obok różowego? Tutaj widzimy, zatrudnili ogara do rąbania drzewa. A tutaj kolejny namiot. To mi wygląda na namiot Zuzy. Do dupy. Jesteście do dupy. W ogóle spoko to wygląda. Tylko biedny trochę koń, bo chciałby wyjść, ale jest ogrodzony. Smutno mi teraz. Biedny konik. O, tu jest w ogóle ten super... Dobra, ten ogień obok drewna jest bardzo niebezpieczny i tu widzę, że pełno jest tego. Tu jest piękny zwój, a na nim herbata czy kawa. I znowu świeczka na książce. Tu jest tyle nielogicznych rzeczy, że ja nie wytrzymam. Widzicie ten obrzydliwy wosk? Na okładce i na obrusie. No powali mnie zaraz, naprawdę. Tu mamy oczywiście plac do naszych zawodów, a tu mamy wybiegi. I fajnie, że wykorzystali skały. To jest taka naturalna granica. A, myślałam, że tu nie ma granicy, ale jest granica. No dobrze, niech im będzie. Bardzo mi się to podoba, no, ale patrzcie, no to jest przykre. To jest bardzo przykre, bo tutaj konik sobie patrzy, co się dzieje i mu jest przykro, że nie... Widzicie tam te łąki? On by tak marzył o bieganiu wolnym, byciu wolnym, ale nie może, bo jest zamknięty. A tu już w ogóle depresyjny widok, ja pierdzielę. O Boże! Kto to wymyślił? Ten wybieg jest w ogóle w bardzo niebezpiecznym miejscu, ponieważ nie mogę do niego wejść. Jest tu, no, troszeczkę klif, można by rzec, A dlatego, jeśli podczas wojny koń by się wystraszył i tak hop, na przykład zrobił, teoretycznie, no to by mogłoby się coś stać. Nie mówię, żeby się coś stało, ale mogłoby. Mogli zrobić to tam, w tamtym miejscu. Ale zrobili to na zapomnianych polach, które są nie bez powodu nazwane zapomnianymi. Tak mi się wydaje, jeszcze koło kurde unowionej ujeżdżalni. Wygląda jak jakiś budynek z Robloxa. Zróbmy sobie zadanie od Big Bunny. Ej, ładna tablica w ogóle. Zajebista. Ale super. I znowu rozpikselowane te napisy. Czy to jest Podrick Payne? Tu mamy specjalne pomieszczenie na zmianę naszego imidżu oraz jakby przynależności. W ogóle ten taki zagubiony rycerz, co jest trochę zapomniany, bo jest taki biały, taki tarczę ma obrzydliwą i to jest takie, nie wiem. Czyli na razie możemy zostać Sir Brienne Starfu, a w kolejnym tygodniu możemy zostać Daenerys. Spoko, spoko. Co tutaj mamy? Jakieś zadanko? Aha, dobra, Podrick. Co masz mi do powiedzenia? Chcesz zacząć podążać drogą rycerza? Oczywiście, że tak.
Wiśniowe jednorożce cenią sobie szlachetność oraz elegancję, kieruje nimi dobro, a ich czyny są sprawiedliwe. Noszą luksusowe, pachnące szafranem i goździkami ubrania. Członkowie tej rodziny są poważnie, poruszają się z gracją, a do tego nigdzie się nie spieszą. To chyba nie ja. Żółte wilki szanują władzę oraz siłę, stawią czoła każdemu problemowi z odwagą w sercu i wiarą w swoje możliwości. Dzięki szkoleniu potrafią pomagać innym w każdym warunkach. Wilki wzbudzają respekt całą swoją obecnością. To chyba nie ja. Niebieskie dęby uwielbiają spokój oraz naturę. Członkowie tej rodziny w każdej sytuacji zachowują się honorowo i ze spokojem, uwielbiają przyrody, więc najwięcej czasu spędzają na zewnątrz ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi, walczą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, by utrzymać pokój. To chyba nie ja. Jeśli nie musisz zdecydować, możesz zostać jednym z błędnych rycerzy. Bardzo fajnie to wymyślili, co nie zmienia faktu, że mogliby wymyślić im jakieś no lepsze te kurde zbroje i tak dalej. No bo skoro przemierza cały świat, no to nie wyobrażam sobie, żeby kurde nie... Będziemy mogli mieć tańce! No to nie wyobrażam sobie, że no nie wiem, kurde dzik go zaatakuje, on sobie w takiej szmacie pójdzie i nic mu się nie stanie, nie? No mogli trochę o to pozadbać troszeczkę. O ja pierdzielę, okej, dobrze, aha. To poćwiczmy sobie. Trafiaj cele właściwie ko... O nie, ja nie lubię tak. Gdy przejdziesz obok celu, aktywuje się kolejny. Zrobię treningowy, nie obowiązuje limit czasu. Czemu jest ciemno? A co, jak nie trafię, to co? Aha, to nic. A mogę bokiem? Będę testerem gry. No tak. Można się było tego spodziewać. A co ty myślałaś? I co, i tu muszę pojechać? Inaczej nie zaliczy? O! Ej, no to ja nie wiem, czy to jest taki rycerski trening, jak to jakby poza arenę wyjeżdża. W sensie spoko, jakby to były jakieś wyścigi, ale no... Jednak to jest takie, no... Wiecie, no... Celowanie w tarczę, tak? Zawody rycerskie, no to... Zazwyczaj to się jakby na arenie odgrywało i tyle, a nie kurde, że sobie wyjeżdżasz na dzikie pola. Zapomniane pola. No, jeszcze skoki, nie, no super. Musimy dołączyć do jakiegoś klubu debili. Przepraszam. Ej, a możemy do kilku i mieć kilka land, ale by było super. Ha! Myśleliście, że wam powiem? Marne szanse. Napiszcie w komentarzu, który dom obstawiacie, a osoby, które zgadną, pojawią się w kolejnym odcinku na ekranie. A, tędy, tędy, tędy! Ja pia! Nienawidzę tej gry. Co? 150 dla konia. 100 szylingów. I zdobyłam punkt. Tu jest sklep ze zwierzakami i te zwierzaki są na stałe. Ale ich tu nie ma. No to fajnie. Czyli co? Dodali je po prostu do gry. Żeby każdy sobie mógł na nie popatrzeć. Zgadzam się. To jest akurat dobre posunięcie. Chciałam już mówić, że super limitowane zwierzaki specjalnie na urodziny nie będą znowu już takie ekskluzywne, a tutaj po prostu dodali jako NPC-ty, więc to mi pasuje. Nie można ich kupić, ale można sobie popatrzeć. Szacun. Mamy tutaj rangi halloweenowe, czyli event halloweenowy będzie w jakimś stopniu też będzie w sensie mistrzostwa. Także będziemy mogli tutaj takie wstążki kurde zdobyć i powiem wam, są zajebiste. Powiedzcie mi, jak my zdobywamy te wstążki, to możemy je nosić, bo jeśli tak, to te naprawdę są przepiękne i chyba się skuszę, żeby je sobie odblokować. A więc w przyszłym tygodniu będzie więcej maści, więcej ubrań, więcej średniowiecznej rozrywki, czyli zapewne smoki, nowa fryzurka, nowe ubrania, czyli te tam królewskie, no i pewnie jakieś tam zadanka. Mam nadzieję, że naprawdę dadzą tutaj pojedynek, ale tylko na tej arenie. Dajcie znać, czy kupiliście stroje, czy podobają wam się w ogóle wykonania tych stroi, czy podoba wam się tutaj cała ta przestrzeń, czy umieścilibyście ją na przykład, no nie wiem, tam, jak widzimy, tam taki zamek ładny jest, może tam, takie nie wiem, tematyczne to by bardziej było, tak tylko mówię. Także dziękuję za oglądanie, żegnam wać państwa serdecznie, Lady Micha odchodzi i robi się bezpiecznie. Zapomniane pole są niby odnowione, ale one mają tyle trawy i po prostu kamieni, że nawet jak są odnowione, to nie widać, że są odnowione.